Tragedia na S5. Z malucha, 85 latka, nic nie zostało, 85 latek wjechał małym fiatem pod prąd na S5. Doszło do czołówki. Na 126. W kilometrze trasy S5 w pobliżu miejscowości co doszło do śmiertelnego wypadku. Jadący pod prąd małym fiatem, 85-letni kierowca zderzył się czołowo z innym pojazdem. W wyniku poważnych obrażeń, starszy mężczyzna zmarł na miejscu. Drugi kierowca jest w szpitalu. Właściciel popularnego malucha doprowadził do czołówki przed godzina. 15 we wtorek, 19 lipca kwadrans po 15. Zgłoszenie wpłynęło do żnińskiej jednostki: co Wypadek na S5 nie żyje 85-latek na drodze ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Mieleszyn i Lubcz, jadący w kierunku Gniezna 85-latek wjechał pod prąd, a następnie zderzył się czołowo z poprawnie jadącą Skodą Odstawią. Pojazd starszego kierowcy został kompletnie zniszczony. Mimo podjętej reanimacji, sprawcy wypadku nie udało się uratować. Mimo szybkiej reakcji policji i prób ratowania życia mieszkaniec Janowca Wielkopolskiego zmarł, przekazała rzeczniczka policji w Żninie. Drugi kierowca, 46-letni mieszkaniec powiatu Wąbrzeskiego, został przetransportowany do szpitala. Do tej pory nie wiadomo, w jak poważnym jest stanie. Patrząc na zdjęcia wykonane na miejscu wypadku, można się tylko domyślać, jak duża była siła zderzenia się dwóch pojazdów. Jak przekazała sierżant sztabowy. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z KPP w Żninie. Funkcjonariusze wyjaśniają pod nadzorem prokuratora szczegóły i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.